Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Bogata oferta węgla luzem i w workach z polskich kopalń. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą Polskiej Grupy Górniczej. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Świąteczna promocja w sklepie Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Biżuterię srebrną i złotą u nas kupisz najtaniej. Srebro nawet za połowę ceny, złoto o 40% taniej. Złote i srebrne celebrytki z 30% rabatem. W świątecznej promocji srebrną bransoletkę otrzymasz za złotówkę. Warto skorzystać. Komfortowe mieszkania w najwyższym punkcie Kalisza z najczystszym powietrzem. Osiedle Wzgórza Kalisza to mieszkania o zróżnicowanych metrażach, układach pomieszczeń w nowoczesnym obiekcie. Jedno, dwu i trzypokojowe z ponadprzeciętnie dużymi balkonami i tarasami, piwnicami w cenie lokalu. Bogata oferta obejmuje lokale w stanie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Oddanie do użytku już w 2017 roku. Grudnia, piątek, Paulina Sadowska-Owczarek, witam Państwa i zapraszam na magazyn miejski. A na początek skrót najważniejszych wydarzeń. Dyplomaci w Kaliszu. Jesteśmy zdeterminowani, żeby tłumaczyć światowej opinii publicznej, jak okres II wojny wyglądał. Oczywiście, że nie było obozów koncentracyjnych, oczywiście też postawy polskich sprawiedliwych, Polaków ratujących Żydów. Szlachetna paczka dla dzielnych rodzin. Zawsze może być gorzej, pomimo że mamy dzieci, które są specjalnych potrzeb, ale są naszymi dzieciakami, są naszymi skarbami i musimy o nie dbać i robić wszystko, żeby były szczęśliwe. Ja uważam, że rodzina ma bohaterską postawę. To jest po prostu dla mnie niemożliwe, że tak dzielnie walczą tutaj o zdrowie dzieci. Emocjonalna wystawa na UAM-ie. Ja gdzieś miałam taką potrzebę zrealizowania w takiej bardziej abstrakcyjnej formie właśnie tych emocji. Ponad 80 przedstawicieli Polskiego Korpusu Dyplomatycznego gościło w Kaliszu. Mieli okazję poznać historię i kulturę miasta, tak by w krajach, w których reprezentują Polskę, mogli promować Gród nad Prosną. Jednym z punktów ich trzydniowej wizyty była uroczysta sesja i przekazanie władzom miasta kopii statutu kaliskiego, wydanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Przy okazji rozmów o tolerancji i otwartości na inne narody padło pytanie, co dalej ze starym cmentarzem, który miał być zwrócony Żydom. Obecne władze miasta wycofały się z trwających wiele lat ustaleń. Przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych rozsianych po całym świecie raz w roku spotykają się w kraju, by rozmawiać o planach pracy na najbliższe miesiące. Do tej pory wybierano stolice województw, tym razem padło na Kalisz. Mogą zapoznać się z naszym miastem, a dzięki temu my też powiemy o naszych walorach kulturalnych, o przemyśle chociażby fortepianowym. Mamy nadzieję, że kiedy takie instytuty będą poszukiwały fortepianu bądź musiały swój naprawić, to już będą miały wiedzę o naszym mieście. Zainteresowanie krajów, z którymi Polska ma stosunki dyplomatyczne, naszym dziedzictwem, kulturą, historią i atrakcjami turystycznymi jest duże. I coraz częściej obcokrajowcy chcą poznawać nasz kraj od strony mniej znanej. Polska staje się coraz bardziej ciekawa. To jest bardzo dobra okazja także do spotkania z władzami samorządowymi. To jest też dobra okazja do zaprezentowania tego, co pokazujemy podczas naszego urzędowania za granicą, o krajach, o miastach. Kaliskie posiedzenie Polskiego Korpusu Dyplomatycznego to inicjatywa posła Jana Dziedziczaka. Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych podkreślił, że zadaniem dyplomatów jest nie tylko podtrzymywanie kontaktów politycznych, ale też pokazywanie walorów naszego kraju i jego historii. Dlatego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych powstał Wydział Dyplomacji Historycznej, który ma odczarowywać stereotypy, a czwartkową sesję poświęcono statutowi kaliskiemu. Ma bardzo ważne znaczenie w relacjach polsko-żydowskich i będzie wykorzystywana
myślę, wielokrotnie przywoływana na całym świecie. Statut Kaliski nadał w 1264 roku książę Bolesław Pobożny. Normował on sytuację Żydów w Wielkopolsce i był pierwszym tego typu dokumentem w Rzeczpospolitej. Statuty kaliskie w większości opierały się na innych aktach prawnych, co nie jest deprecjacją ich wartości, a jedynie świadczy o tym, że pewien trend nadawania statutów istniał w całej uwspólnionej kulturowo Europie. I dowodzi, że Polska piastowska, dołączając do grona państw zachodnich, do świata chrześcijańskiego, przejmowała wzorce kulturowe. Kopia dokumentu, który w ówczesnej Europie był bezprecedensowym rozwiązaniem prawnym, trafiła do większości polskich placówek dyplomatycznych na świecie. Jan Dziedziczak, statut kaliski wydany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przekazał też prezydentowi Grzegorzowi Sapińskiemu oraz Andrzejowi Plichcie, przewodniczącemu Rady Miejskiej Kalisza. Po raz pierwszy natomiast reprint statutu wydało w 2013 roku miasto Kalisz, a w uroczystym przekazaniu go uczestniczyli m.in. profesor Szewach Weiss, honorowy obywatel miasta Kalisza. Wtedy też władze miasta z prezydentem Januszem Pęcherzem na czele i Grzegorzem Sapińskim, ówczesnym przewodniczącym Rady Miejskiej Kalisza, publicznie zapewnili stronę żydowską o woli zwrócenia na mocy obowiązującego prawa terenu dawnego cmentarza żydowskiego przy ulicy Nowy Świat. Pomimo podjętych kroków prawnych w tym kierunku, obecne władze samorządowe wycofały się z tych deklaracji. Jestem przekonany, że ten człowiek brał udział w rozboju na małżeństwie z Kalisza, mówi nam Krzysztof Rutkowski. Detektyw i jego ludzie namierzyli w czwartek wieczorem domniemanego sprawcę rozboju z 11 października, w wyniku którego Kaliszanie stracili majątek wart około miliona złotych. Krzysztof Rutkowski został już przesłuchany przez policję, podobnie jak wytypowany przez niego Kaliszanin. Tomasz S. złożył zeznania, ale jako świadek i mógł wrócić do domu. Rutkowski zapewnia jednak, że wkrótce dostarczy policji niezbitych dowodów, które ostatecznie pogrążą podejrzewaną przez niego osobę. Najpierw wielogodzinna obserwacja domu Kaliszanina, później bezpośrednia konfrontacja. Wczoraj wieczorem pracownicy biura Rutkowski Patrol pojawili się przed domem mężczyzny, którego detektyw uważa za współodpowiedzialnego brutalnego rozboju. Mieliśmy informacje potwierdzające jego udział od dwóch niezależnych źródeł. Nasi informatorzy rozpoznali tego mężczyznę na upublicznionym zapisie monitoringu. Poznali jego sylwetkę i sposób chodzenia, mówi portalowi faktykaliskie.pl Krzysztof Rutkowski. Detektyw wezwał wczoraj wieczorem policję i poinformował mundurowych o ujęciu podejrzanego. Policjanci już na komendzie przesłuchali Tomasza S. w charakterze świadka i wypuścili do domu. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, na razie policja nie znalazła dowodów, które obciążałyby tego mężczyznę. Takich ma dostarczyć Krzysztof Rutkowski, który jest przekonany o winie wskazanego przez siebie Kaliszanina. Mężczyzna ten ma stać m.in. za dwoma innymi brutalnymi rozbojami na terenie Kalisza. Na razie ani prokuratura, ani policja nie potwierdzają podejrzeń Rutkowskiego. Detektyw zapowiada, że wkrótce wskaże służbom pozostałych sprawców i dodaje, że jego interwencja w tej sprawie wzbudziła popłoch w kaliskim półświatku przestępczym. Sprawcy rozboju na młodym małżeństwie mieli nie wiedzieć, że zostali nagrani przez monitoring. Przed napadem uszkodzili instalację kamery przemysłowej, ale ta, która ich uwieczniła, była schowana w szafie, o czym sprawcy nie wiedzieli. Krzysztof Rutkowski zapowiada dalsze działania w tej sprawie i podtrzymuje oferowaną nagrodę za informacje o sprawcach. To 50 tysięcy złotych. Z jego biurem można się skontaktować pod numerem telefonu 600 007 007. Do brutalnego napadu doszło 11 października wieczorem w spokojnej dzielnicy Kalisza. Czterech zamaskowanych mężczyzn zaatakowało małżeństwo w ich domu. Torturowało ich i okradło z dużego majątku. Około 2 kg złota, z czego były również zrabowane drogocenne kamienie, wiele drogocennych kamieni. Oczywiście została skradziona waluta, zostało skradzionych około 50 tysięcy euro w banknotach po 500 euro w jednym. Zostało skradzione około 90 tysięcy złotych. Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim informuje jednak, że gotówka, która została zrabowana, nie przekracza 10 tysięcy złotych.
Dawid urodził się z niedorozwojem mózgowia, niedowidzi i niedosłyszy. Jego młodszy brat na świat przyszedł z rozszczepem wargi i podniebienia. Ich rodzice ze wszystkich sił walczą o ich zdrowie i jak najlepszy rozwój. To jedna z kilkudziesięciu kaliskich rodzin, które otrzymają wsparcie w ramach akcji Szlachetna Paczka. Dzielna, pełna miłości i wiary w lepsze jutro. Państwo Bartoszkowie sami nie prosili o pomoc. Do Szlachetnej Paczki zgłosiła ich znajoma siostra zakonna. Pierwsze z nasze spotkanie było, to nie do końca chcieli od nas tej pomocy, bo stwierdzili, że nie jest im potrzebna. Nie? A my stwierdziliśmy jednak zupełnie coś innego, że ta pomoc nasza będzie dla nich naprawdę super bodźcem do dalszych działań. Magdalena i Mariusz to rodzice dwójki chłopców. Dawid ma 4 lata, Bolek 14 miesięcy. Obaj mają problemy ze zdrowiem. Dawidek urodził się z niedorozwojem mózgowia. Jest dzieckiem niedosłyszącym, jest dzieckiem niedowidzącym, ponieważ ma brak siatkówki w obu oczkach, więc tylko rehabilitacja i praca z nim na co dzień. No bo lutek to jest kwestia zrobienia operacji, ponieważ jest rozszczep całkowity i wargi i podniebienia. Więc w styczniu mam nadzieję, że jak już zamkniemy temat operacji, że już będzie wszystko w porządku, ponieważ na razie no to karmienie tylko przez smoczka, jakieś tam próby karmienia łyżeczką, ale to jest raczej ciężko. Też był rehabilitowany ze względu na napięcia, ale to naprawdę przy Dawidzie to jest pikuś, bo Bolek już zaczął chodzić, więc to co najwięcej, o co się najbardziej martwiliśmy, jest już za nami. Po operacji Bolek będzie zdrowym dzieckiem. W gorszej sytuacji jest jego brat. Gdy się urodził, lekarze uznali go za zdrowego chłopczyka. W 4 miesiącu jego życia rodzice zauważyli, że nie rozwija się prawidłowo. My słyszeliśmy, że nie będzie chodził, że będzie miał problemy z mową. On miał 1,5 roku, jak zaczął chodzić, więc w zasadzie Dawid jest tak wspaniałym dzieckiem, że i tak robi wszystko na przekór. Dawid wymaga rehabilitacji i wielu różnorodnych zajęć, przede wszystkim logopedycznych. Chłopczyk potrzebuje szczególnej uwagi i troski. Pani Magdalena całkowicie poświęciła się dzieciom. No podzieliliśmy się, że ja zajmuję się Bolutkiem, mąż bardziej Dawidkiem. Do tej pory no ja cały czas jeździłam na rehabilitację z Dawidem, no ale jak się urodził Boluś i no był takim małym dziedziusiem, no to bardziej potrzebował mamy, więc no to też mamy taką nadzieję, że od stycznia mąż wróci do pracy, ponieważ na chwilę obecną obydwoje nie pracujemy. Za nimi ważna zmiana. Jeszcze do niedawna wynajmowali małe mieszkanie. Gdy na świat przyszedł Bolek, musieli rozejrzeć się za czymś większym. Zdecydowali się na lokal od miasta, ale by nie czekać na niego latami, musieli go wyremontować na koszt własny. Bez oszczędności własnych mebli i sprzętu udało się stworzyć przytulny dom dzięki wsparciu bliskich osób. To jest taki tulasek, jak przyjdzie się przytuli, no to już w ogóle wszystkie kłopoty całego świata znikają, nie? Potrafi o czwartej rano wstać, czy o piątej i iść i wchodzić przez w sumie 2 godziny do brata do pokoju chodzić i po prostu kłaść się na nim i go przytulać. Dzięki akcji Szlachetna Paczka ktoś tworzy dla tej rodziny wielki prezent, w którym znajdzie się żywność, środki czystości, ubranka dla chłopców i zabawki. W tym roku wolontariusze Szlachetnej Paczki wytypowali 57 rodzin, które znalazły się w niezawinionej biedzie. W tym roku rodzin, w których występuje niepełnosprawność, czy to dziecka, czy osoby dorosłe, jest 34, więc zdecydowanie ponad połowa. Około 15 rodzin to osoby starsze i samotne, a pozostałe rodziny są włączone ze względu na to, że na przykład jest rodzina niepełna, jeden rodzic, bądź na jakieś nieszczęście, że jeden z członków rodziny zmarł, a on był głównym żywicielem i rodzina nie ma teraz żadnego dochodu. Darczyńców dla nich udało się znaleźć w zaledwie 6 dni. Paczki przygotowują grupy znajomych, firmy, szkoły i indywidualne osoby, a potrzeby są różne. Najczęściej to podstawowe produkty czy sprzęt AGD, ale czasem ktoś prosi na przykład o zafundowanie kursu prawa jazdy, by móc znaleźć lepszą pracę. Finał Szlachetnej Paczki już 9 i 10 grudnia. To wtedy prezenty trafią do potrzebujących. Dla rodziny Bartoszków to na pewno będą wyjątkowe święta. Zepchnięty z drogi Peugeot wpadł do rowu, uderzył w nasyp ziemi i obrócił się wokół własnej osi w powietrzu. Kierowca zdołał o własnych siłach wyjść z rozbitego pojazdu, ale ranny trafił do szpitala. Do tego wypadku doszło w piątek rano w Opatówku.
Do wypadku doszło dziś przed 6 rano na drodze krajowej nr 12 na początku Opatówka przed salonem Hondy. Od strony Kalisza jechał osobowy Renault kierowany przez 20-letniego Pleszewianina. Kierowca próbował skręcić w lewo w posesji, ale prawdopodobnie nie zauważył, że był już wyprzedzany przez 37-letniego Kaliszanina, kierowcę Peugeota. Renault prawym bokiem zawadził o wyprzedzającego auto, powodując, że kierujący Peugeotem stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i wpadł do rowu. Auto przodem uderzyło w nasyp ziemny i obróciło się wokół własnej osi w powietrzu, ścięło tablicę reklamową i upadło na ziemię kilkanaście metrów dalej. Kierowca Peugeota sam opuścił rozbity pojazd, ale jego stan był na tyle poważny, że został zabrany do szpitala. Kierowcy Renault nic się nie stało, to on został uznany za winnego spowodowania wypadku. O karze dla niego zadecyduje sąd. Cztery pory emocji to tytuł najnowszej kolekcji obrazów kaliskiej malarki Izabeli Szymanowicz. W tej chwili oglądać je można w Galerii Uniwersyteckiej, a wystawa jest realizacją nagrody dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego. Zaprezentowana w ramach pierwszej edycji Kaliskiego Biennale akumulacje wideoinstalacja przyniosła Izabeli Szymanowicz nagrodę dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w postaci możliwości zrealizowania wystawy w Galerii Sztuki imienia profesora Andrzeja Niekrasza. Obrazy, które tworzą kolekcję Cztery Pory Emocji, powstawały przez ostatnich kilka lat i oczywiście bezpośrednio nawiązują do słynnego dzieła Antonio Vivaldiego. Są jednak malarską opowieścią o nastrojach, jakie rodzą poszczególne pory roku. Malarze, artyści wrażliwi na kolor, jak gdzieś miałam taką potrzebę zrealizowania w takiej bardziej abstrakcyjnej formie właśnie tych emocji, takich, które gdzieś tam z tymi porami roku każdy ma, bo każdy chyba ma. No i tak się zadziało, że po prostu realizuję ten motyw niedosłownie. Są to rzeczy bardziej abstrakcyjne, na płótnie, są to prace w technice olejnej. Ujmująco zawieszone między rzeczywistym pejzażem a kolorystyczną abstrakcją obrazy Izabeli Szymanowicz zdradzają jej wcześniejsze fascynacje litografią, czy generalnie grafiką warsztatową. Ponadto Cztery pory emocji z dalszej perspektywy przypominają wydzieranki, choć w 100% zostały namalowane na płótnach. W tych pracach trochę chciałam właśnie oddać taki, znaczy tą taką moją, taki mój zachwyt, który gdzieś tam w tym mam, dotykając płótna, wątek osnowa, te grudki, które na płótnie się tworzą i tak dalej. I w którymś momencie taka właśnie wizja, że można to połączyć, spróbować, właśnie powstała i stąd część tych prac również jak gdyby podkreślał właśnie tą taką surowość, naturalność płótna. Aczkolwiek one, no, jak gdyby kompozycyjnie też tutaj się ono sprawdziło i zaczęło fajnie działać, więc stąd tutaj część tych prac właśnie eksponuje surowość płótna zupełnie niezagruntowanego. Izabela Szymanowicz ukończyła liceum plastyczne w Duńskiej Woli i uczelnię w Poznaniu. Najpierw była kierownikiem galerii w holu Kaliskiego Centrum Kultury i Sztuki, a potem została nauczycielką liceum plastycznego w Kaliszu. Jej wystawę Cztery pory emocji można oglądać w Galerii Sztuki do końca stycznia. Jak co roku organizacje pomocowe zbierają żywność na święta dla osób ubogich i samotnych. Od piątku do niedzieli wolontariuszy i specjalnie oznakowane kosze będzie można spotkać w wielu kaliskich marketach, a w których podajemy na naszej stronie faktykaliskie.pl. Na dziś to wszystko. Żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Wieczór pochmurny, możliwe przelotne opady śniegu, na termometrach 1 stopień, barometry pokażą 1001 hektopaskali. W nocy także może popruszyć, temperatura spadnie do minus 1 stopnia. Dzień pochmurny z opadami deszczu przechodzącymi w śnieg, 2 stopnie na termometrach, na barometrach 1009 hektopaskali.